Zdrowia, szczególnie dla normalnych. Made in Poland, made in USA, zrobione w Polsce, zrobione w Ameryce. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Jeszcze bardziej. No jak przywrócić się fabryki z powrotem do domu? Jak przywrócić się fabryki do kraju ojczystego? Jak przywrócić się fabryki do miejsca, gdzie się wydaje pieniądze? No nie ma za bardzo jak. W Polsce czerwone świnie wyprzedały wszystko. Socjalistyczne czerwone świnie. W Ameryce dla odmiany rynek kapitalistyczny, wolnorynkowy. No i pomoc Chińczyków. To był ten błąd, że Nixon i cała reszta myślała, że demokrację, że wolny rynek wprowadzi demokrację do Chińczyków. No a Chińczycy po prostu patrzyli, co Sowieci robili, patrzyli, co Polska robiła. No i zrobili dokładnie odwrotnie. No i zrobili się potęgą, powolutki sobie od tyłu wchodzili i opanowali wszystko. No i teraz amerykańska ekonomia jest w potrzasku, można powiedzieć, w podwójnym potrzasku. Z jednej strony ten COVID-19, panika 19 spowodowała to, że amerykańska zależność od chińskiej ekonomii i pokazuje zależność od tych fabryk, od zakładów, od wszystkiego, co jest tam produkowane. Cały ten alarm o tych chińskich Nelsonie na Ameryce pokazuje właśnie poprzez pryzmat leków. Wszystkie te farmaceutyczne sprawy, no i urządzenia medyczne. To wszystko jest robione w Chinach, tak, szczególnie wentylatory, te do napychania powietrza, tlenu do płuc ludziom, którzy się płuca zapadały od tego chińskiego wirusa. No i teraz kongres się wściekł, w kongresie jest 60-70, około 60-70 propozycji ustaw, które w ten czy inny sposób jakoś zmieniają amerykańską układ amerykańskiej ekonomii względem Chin. No to także wszyscy politycy się znienacka rzucili do tego, żeby poprawiać. No ale czy Ameryka jest przygotowana na to, żeby ściągnąć to z tamtego wybrzeża, ściągnąć to na amerykańskie wybrzeże, czy na środkową Amerykę, żeby to odnowić, całą tą potęgę przemysłową, produkcyjną i tak dalej. No nie za bardzo. Rozłączenie się od Chin samo w sobie, no to nic nie daje, bo jak się rozłączy, a samemu się nie zrobi, no to dużo nie można zrobić. W Ameryce w latach 1960 produkcja czy wyrób towarów, no to było to około 25% produktu narodowego. Teraz jest 11%. No jest na pewno dwa razy mniej, ponad dwa razy mniej niż tego było. Trzeba pamiętać, że od roku 2000, no to w Ameryce zniknęło 5 milionów miejsc pracy. 5 milionów miejsc pracy na dzień dzisiejszy jest około 330 milionów ludzi w Ameryce, z czego 120 milionów płaci podatki, to są podatnicy. Reszta, te 200 milionów, no to są dzieci, emeryci, kobiety niepracujące, ludzie, którzy, no w każdym razie podatników jest oficjalnie 120 milionów. Także jak się liczy, powiedzmy, bezrobocie, no to bezrobocie jest liczone od tych, którzy pracują. To jest spora liczba, 5 milionów, jedna dwudziesta czwarta, można powiedzieć, zostało to zlikwidowane.
No i teraz ta dyskusja, jak z powrotem ściągnąć tą produkcję, to w zasadzie trzeba by było rozmawiać o polityce przemysłowej, no i szczególnie w tym roku, kiedy to jest rok wyborczy, Joe Biden, no Joe Biden komunista, jak zwykle ma rozwiązanie, on mówi, to bardzo proste jest, on taką inicjatywę zrobił, się nazywa Build Back Better, czyli zbuduj z powrotem lepiej inicjatywa. No i on mówi, że po prostu trzeba wydać 400 miliardów dolarów, żeby był takie zapotrzebowanie na amerykańskie produkty, no i usługi. Także wydać trzeba 400 miliardów. No i do tego mówi, że jeszcze dodatkowo 300 miliardów trzeba wydać na badania badawczo-rozwojowe w takich jakichś przełomowych technologiach, czyli 3/4 tryliona dolarów, no i wszystko będzie dobrze. No to jest to samo, co Obama proponował. Obama też proponował wydawanie pieniędzy na te wszystkie różne sprawy. No była taka kompania Solyndra. Solyndra to Obama wpompował tam kilkaset milionów dolarów w najróżniejsze panele słoneczne i tak dalej. To był straszna pomoc państwowa, czyli pomoc podatnika amerykańskiego. No i później to padło wszystko na pysk i Chińczycy z tej subsydiowanej firmy kupili to za kilkadziesiąt milionów i wszystko wywieźli powiedzmy do Chin. Także państwo, raczej rząd nie powinien się wtrącać w prowadzenie gospodarki, przemysłu i tak dalej, no bo oni po prostu, to są łatwe pieniądze. Biden tak samo teraz obiecuje wydawanie tych pieniędzy, no ale to będzie dawał swoim pociotkom, swoim partyjnym towarzyszom i tak dalej, to inaczej musi być zrobione. Rząd to może usprawnić, powiedzmy, system ekonomiczny, podatkowy i tak dalej. Największym problemem w całej tej sytuacji to jest to, że no nie jest to coś nowego, żeby ściągnąć to do Ameryki, ale problemem jest to, że wiele przemysłów, powiedzmy szczególnie obrony narodowej, no to Ameryka została wykolegowana. I wykorzystanie rządu federalnego do tego rozłączenia tych relacji ekonomicznych amerykańsko-chińskich, no to musi być dosyć kontrolowane. Także zamiast powiedzenia, że tak, Ameryka może wydać miliardy pieniędzy na rozwiązanie tego problemu, no to Waszyngton powinien jakieś dać zachęty podatkowe, które spowodują, że amerykańskim firmom będzie się opłacało produkować w Ameryce, no bo często uciekają po prostu. Deregulacje powinny być wprowadzone, no bo amerykańskie firmy po prostu często uciekają, bo cokolwiek zrobienie czy wymyślenie za granicą jest łatwiejsze niż w Ameryce. Związki zawodowe też się nie przyczyniły do tego, żeby to zostało. Związki zawodowe ciągle ciągnęły większe pensje i ludzie w związkach zawodowych to zarabiali dwa razy lepiej niż normalni Amerykanie. Także, że w wielu tych zakładach to związki zawodowe same się zatłukły. No ale dużą częścią tego zatłuczenia przemysłu i produkcji w Ameryce, no to jest rząd. Rząd poprzez te swoje regulacje i przez swoje podatki. Jeszcze raz by taka pandemia by się stała. No przypadkowo, czy powiedzmy z podrzucenia przeciwnika, taka wojna biologiczna, to sparaliżuje Amerykę nie tylko politycznie, ekonomicznie, ale nawet militarnie. Zredukowanie tej zależności, powiedzmy, Ameryki od Chin w wypadku antybiotyków. W wypadku antybiotyków to 97% antybiotyków w Ameryce jest z Chin, czyli praktycznie wszystko jest
chińskie, no i to muszą być jakieś priorytety, to musi coś się zmienić, żeby jednak nie polegać na tym kiedyś Badziewiu, a teraz jest jedynym producentem, ale popatrzenie jest na bazę obrony narodowej, bo to jest nieprawdopodobne. Były takie badania biura do spraw wymiany i produkcji przy Białym Domu w 2018 roku, no i tam w tym całym raporcie było napisane, że od roku 2000 amerykański przemysł obronny w zasadzie pozbył się, czy zniknęło 20 tysięcy najróżniejszych fabryk i zakładów w Ameryce produkujących rzeczy dla przemysłu obronnego, no i wszystko poszło do Chin. Nie tylko te rzadkie metale, tak samo jakieś stałe magnesy, czy wysokiej jakości elektronika, płytki drukowane. No płytki drukowane są w każdym urządzeniu elektrycznym, w telefonach, w telewizorach, cokolwiek jest trochę elektroniki, no to są płytki drukowane. No i Pentagon, jak i cała reszta przemysłu po prostu uzależnił się od Chin i od Wschodu. Na Dalekim Wschodzie 90% światowej produkcji płytek drukowanych, no to właśnie jest na Dalekim Wschodzie, a połowa to jest produkowana w Chinach. W Ameryce produkuje się tylko 5% płytek drukowanych, tak, także że kompletna zależność, jeszcze troszeczkę mniejsza od antybiotyków, no ale potężna. W tej wysokiej technologii to Ameryka i Washington musi się zastanowić, co zrobić, żeby to na przykład Apple. No Apple to jest komercyjna firma i ona kompletnie zależy na chińskiej produkcji. Od robotów, dronów, wszystko jest w zasadzie robione w Chinach i w Ameryce w zasadzie nie ma możliwości takiej, żeby to można było produkować, te przyszłościowe generacje tej elektroniki. Chińska firma, taka DJI, no to ona robi 80% wszystkich takich przemysłowych, komercyjnych dronów używanych w Ameryce, tak samo jak i w Kanadzie. Zakłady, fabryki, stocznie, to jak to z powrotem wrócić do Ameryki, to nie jest tylko sama produkcja, tak? Najważniejsze to jest też, żeby zintegrować i wrócić z powrotem do prywatnego know-how, czyli tego, co ludzie wiedzą, do zasobów ludzkich. I trzeba zrozumieć, że to jest dobre dla społeczeństwa amerykańskiego. No, ludzie lubią pracować, ludzie chcą pracować, chcą zarabiać, chcą płacić podatki, no i jest to dobre dla obrony narodowej. Amerykański przemysł tak samo musi wrócić jednak do podstaw, do tych badań badawczo-rozwojowych. Wiele było takich analiz, które pokazują, że amerykańskie kompanie to spokojnie cały czas przesuwały ośrodki badawczo-rozwojowe do Chin. No, dlaczego tam przesuwały? No bo mówią, że wolą być bliżej do produkcji, do tych, co dostarczają te wszystkie urządzenia, no i że do tych inżynieryjnych mózgów, talentów i tak dalej. Dużo też Chińczycy po prostu płacili, ale też kazali firmom, żeby dużo było robione w Chinach. Kazali też się dzielić informacjami technologicznymi i tak dalej, i tak dalej. No dużo firm na to poszło. Także planowanie mocnej produkcji w Ameryce plus zakładów badawczo-rozwojowych, no to musi być to zrobione troszeczkę inaczej. To muszą być jednak podatki, to muszą być lepsze podatki, a nie
to, co dobrze by było, żeby w Ameryce robić. No bo co z tego, że będą jakieś życzenia, pobożne życzenia, co można robić, ale jak się to nie będzie opłacało, szczególnie, że dodatkowo jest jakiś państwowy podatek czy stanowy podatek, to już koniec, tak? Sztuczna inteligencja uciekła do Chin, roboty uciekły do Chin, technologia kwantowa uciekła do Chin, nanotechnologia, to wszystko uciekło, no a w Ameryce były początki, tak? Te wszystkie doktoraty, niedoktoraty, badania, no to były robione. Do tego też dochodzi, kto ma to robić, kto ma robić te badania badawczo-rozwojowe. W kongresie w 2010 roku była taka komisja, no i oni zobaczyli, no był taki raport, że studenci na studiach inżynieryjnych w Ameryce, no to 70% to jest z Chin i z Indii, tak? Także Amerykanów za dużo nie ma. No Chińczycy przysyłają swoich studentów, komuniści płacą ciężkie pieniądze za te studia, no i później ci amerykańskie uczelnie biorą ich na te swoje studia, uczą ich tam, no i później ci Chińczycy, których nie stać w zasadzie na amerykańskie czesne i stawki i tak dalej, szczególnie, że te czesne to jest inne dla zagranicznych niż dla Amerykanów, no ale uniwersytety i koledzy uwielbiają zagranicznych studentów, no bo to jest ciężkie pieniądze, no ale później oni wyjeżdżają, wracają z powrotem, no i wykorzystują to wszystko, żeby jeszcze więcej kopiować, projektować, sprawdzać, no w Ameryce jest coraz mniej tych inżynierów, można powiedzieć, europejskich. No i także wszystkie te instytucje edukacyjne w Ameryce, to potrzebne jest coś, żeby to wykształciły tą kadrę inżynierów i naukowców bazowanych w Ameryce, no bo inaczej to nie da rady, żeby zrobić te badania rozwojowe. No i ostatecznie to też dochodzi, żeby Ameryka bardziej musi się skoncentrować ze swoimi aliantami. Jednak Japonia jest jakimś tam aliantem, Południowa Korea jest aliantem, czy Indie. No i to trzeba jakieś budować partnerstwo, żeby były te jakiś taki ten łańcuch dostawczy, odbiorczy, serwisowy, produkcyjny i tak dalej. No i włącznie właśnie z przemysłem obronnym. Jeżeli Ameryka zostanie nieustannie zależna od tych chińskich importów, no to następna pandemia może położyć Amerykę kompletnie na łopatki. Może być dużo gorzej niż było teraz. Jeżeli byłby jakiś konflikt militarny, czy konflikt jakiś wewnętrzny, no bo komuniści prą do tego, no to może być początek końca Ameryki. Mogą być wielkie braki, nie tylko medyczne, ale jedzenia i tak dalej, i tak dalej. No i bolszewicy mogą doprowadzić do tego, że jednak czy jakiś obcy kraj może spowodować, że Ameryka upadnie, no ale też jest taka szansa, że Te zamieszki mogą doprowadzić do ruiny amerykańskiej. Zdrowia, subskrybujesz, dziękuję bardzo. Polecasz, dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz, to jest strzałeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń o codziennych filmikach. Serdecznie zapraszam do codziennych zdemonetyzowanych filmików.